Okej, z tej strony Dyku i idziemy dać rok kasiorkę. Tutaj chyba nie mieliśmy tej jednej akcji. A może mieliśmy? Gdzieś był jakiś taki dialog do... dialog, który pominęliśmy. I właśnie teraz nie pamiętam, gdzie to było. Ale to chyba nie w tym klubie, bo to było u Judy. Hej, Rogue. Mam pieniądze. Mam kasę na zlecenie w sprawie Hellmana. W porządku. Anders Hellman, podrzuć mi te dane. Dwa poproszę. Zrób nam miejsca. Siadaj. Mam nadzieję, że go znalazłaś. Rzadko widujesz taką determinację. Musi ci na nim bardzo zależeć. To kwestia życia i śmierci. Tego też od dawna nie słyszałam. Zostaw butelkę. Częstuj się. Twoje zdrowie. Twoje zdrowie. Przyda ci się. Dzięki, Nix. Królowa Afterlife. Kto by pomyślał? Mam drzazgę z informacjami dla ciebie. Myślisz, że pomoże? Rogue bywała zimną suką, ale zwykle ufała intuicji. Na moje wyczucie uznała, że jesteś w porządku. No to popatrzmy. Tego twojego Hellmana nie ma na żadnych oficjalnych listach płac. Za to jest w zastrzeżonych kartotekach Chianti. To spółka zależna Kang Tao, korporacji należącej do Chińczyków. Kang Tao od dawna używa spółki jako przykrywki dla swoich wrażliwych operacji. Rozumiesz? Przygotowują go do przerzutu. Skąd wiesz? Znam chińskie procedury korporacyjne. Mówią na to sztuczka z gołębiem. To odszyfrowany przebieg tras najbliższych transportów Kang Tao. I myślisz, że w jednym z nich będzie Hellman? Tylko w którym? Spójrz na specyfikację tego konwoju. Jedna fałka, brak wsparcia naziemnego, brak podpiętych manifestów towarów. Dziwne. Kang Tao czasem nie rejestruje transportów, jeśli chcą sprzedać coś pod stołem, ale... Zobacz dane obciążenia tej AV-ki. Już zatwierdzone w systemie. Za niskie. Na pokładzie nie ma ładunku. Proszę, proszę. Za to jest wykaz pasażerów. Oddział bojowy ochrony Kang Tao. Oraz jeden VIP, transferowany właśnie z Chianti. Hellman. To były dobre wiadomości. Aha, no pięknie. To wszystko są zastrzeżone dane. Dotarłaś do nich tak szybko? Wiedziałam, gdzie szukać i kogo użyć do ich zdobycia. Poza tym nie lubię marnować czasu. Także na zbędne pytania. To jakie są złe? Chodzi o miejsce ekstrakcji. Patrz, tu wszędzie jest przestrzeń powietrzna Night City. Bez szans na przejęcie transportu bez zaalarmowania NCPD. Tu z kolei jesteśmy już zbyt blisko placówki Kang Tao. Błyskawicznie przysłaliby posiłki, gdyby cokolwiek drasnęło tę fałkę. Ale tutaj, Jackson Plains. Wąski obszar poza jurysdykcją Night City i poza zasięgiem Kang Tao. To twój szczęśliwy dzień. Martwa strefa, czyli tam go przejmę. Na pewno przyda ci się ktoś, kto orientuje się w terenie i będzie w stanie zorganizować tego typu robotę. Łącznie ze sprzętem. Namierzenie takiej AV-ki nie będzie łatwe. Poza tym znam ten model. Poprzednie wersje latały w wojnach. Te kolosy są szybkie i mają zaawansowane systemy obronne. Bawienie się w ostrzeliwanie takiej AV-ki nie wchodzi w grę. Dlatego lepiej rozwiązać ten problem sposobem. Mam ludzi, którzy takie sposoby znają. Lub potrafią improwizować. Znasz kogoś odpowiedniego? Panam Palmer, najemniczka.
Co prawda straciła wsparcie swojego klanu, ale to wciąż nomadka. Zna tam te okolice. Pomoże ci, nie będzie miała wyjścia. Nie będzie miała wyjścia? Nie brzmi to zachęcająco. Na bardziej zachęcającą opcję cię nie stać. Nie stać mnie na zmarnowanie szansy na dorwanie Helmana. To twoja decyzja. Wie, mam złe dziwne. Myślałam, że nomadzi omijają miasta szerokim łukiem. Wszystko zależy od klanu, od znajomości, od tego, jak bardzo są w potrzebie. Aldekaldos rzeczywiście niechętnie wchodzą w miejskie układy. Panom ma inne podejście? Nie tylko w tej sprawie. Dlaczego panom będzie musiała mi pomóc? Wyczuwam tu jakiś haczyk. Od czasu do czasu przewoziła dla mnie różne towary. Ostatnie zlecenie poszło. Nie po jej myśli. Co się stało? Ujmę to tak. Znam ją. Straciła towar i wóz. Zrobi wszystko, by odzyskać przesyłkę. Mogę jej pomóc odzyskać towar, ale skoro nie wiemy, gdzie go szukać. Ja wiem. Wiesz, ale nie powiedziałaś tego panom. Ze mną też będziesz się bawić w kotka i myszkę? Moja robota polega na zauważaniu okazji i wykorzystywaniu ich. Gdybym jej o wszystkim powiedziała, panom chwyciłaby spluwę i zaczęła się bawić w zemstę z łatwym do przewidzenia finałem. Nie lubię tracić ludzi w tak głupi sposób. Czyli panom ma szansę ze mną, z kolei ja mam szansę, jeśli ona pomoże mi. Dwa pionki na szachownicy róg. Cieszę się, że rozumiesz. Oj, Vivi. W porządku. To powiedz mi, co wiesz. Rocky Ridge to opuszczona mieścina pod Night City. Panam wie, gdzie to jest. Pojedziecie tam, odzyskacie towar i wóz. Skontaktuj się z nią, przesyłam ci na miarę. No wreszcie. Wyjdźmy z tego. Okej, dzięki. Tak zrobię. Powodzenia. No ja mam zadzwonić do Panam. Zobaczymy, co ona to wszystko powie. Wykryte uszkodzenie ciepłorej. Tylko spokojnie. O, mamy zooma. Chyba lepszą optykę oczu mam zamontowaną, bo troszkę jeszcze między odcinkami ulepszyłem postać. Wiecie, tam trochę pokombinowałem ze szczypami. Na rozdrożach. Panam Palner. Zadzwońmy. Halo. Hej, Panam. Z tej strony Vi. Vi? Skąd masz ten numer? Od Rook. No, zajebiście. W co chce mnie wpakować tym razem? O, możemy odzyskać towar i samochód, albo zapomnij o Rook, ja mogę ci pomóc. O kurczę, nie wiem, co wybrać. Nie wnikam w to, co jest między tobą i Rook. Mam sprawę. To wspaniale, ale w tym momencie muszę zająć się czymś innym. Odzyskaniem ładunku i samochodu? Mogę ci w tym pomóc. Skład kolejowy przy Bonita Street. U wylotu z miasta. Spotkajmy się tam. Do zobaczenia. No dobra. To mamy już jedną kwestię, a przy okazji mamy skrzyneczkę do zgarnięcia. Czy mamy tam jakiś teleport, punkt serwisowy? Moment, ja to mam swój filtr. No jest tutaj, na ranczo. Jeszcze w sumie byśmy mogli może pójść gdzieś indziej. Bo tu jest Takemura. Parker, czyli dom lalek. To lecimy tam na razie. Gdzie to jest tak wyżej? O, tutaj mamy tarota, to sobie od razu go weźmiemy. No proszę. A nie wiem, który tu już jest, ale mamy tutaj też zadanko z Panam. Panam? Cześć. Ty jesteś Vi, co? To gdzie mój wóz? A ten ci nie pasuje? Co z nim nie tak? Tymczasowe rozwiązanie. Pytam, gdzie moje auto?
Rogue mówi, że możemy sobie nawzajem pomóc. Oczywiście, mogłam się domyślić. No dobra. Gadaj, co wiesz. Albo leci i wyszczekaj, żeby się ode mnie odpierdoliła. Ej, spokojnie. Wyluzuj. Nie mów mi, co mam robić. Posłuchaj. Wiem, gdzie jest twój wóz i ładunek. Ale sama sobie nie poradzisz. Więc może się lepiej dogadajmy. No to czego chcesz? Muszę przesłuchać jednego człowieka. Będzie przewożony w konwoju korporacyjnym. Nie zajmuję się porwaniami. Poza tym do przejęcia konwoju będziesz potrzebowała więcej ludzi i sprzętu. To tylko jedna AV-ka. Będzie przelatywać nad Jackson Plains. Ja pierdolę. W zamian informacja o twoim transporcie i pomoc w odzyskaniu go. Umowa stoi? Nie wiem, ja... Kurwa! Dobra, umowa stoi. Ale bez mojego wozu nie załatwimy twojej sprawy, więc musimy zacząć od niego. To gdzie on jest? Myślałam, że przede wszystkim chodzi o towar. Chuj z towarem! Z tym samochodem mogłam brać każdą kurierską robotę. Bez niego mogę najwyżej rozwozić pizzę w Night City. Rocky Ridge. Podobno wiesz, gdzie to jest. Tam znajdziemy twój wóz z ładunkiem. Nasz ty kutasie. Dorwę cię za to. Nasz to jakiś twój kumpel? To on się wystawił? Weź go nie nazywaj moim kumplem. Dobra. Wspólnik. Były wspólnik. Wykiwał mnie, zajebał mi wóz i towar. Na pewno chce to teraz wszystko opchnąć klientom w Rocky Ridge. I czeka go, kurwa, spore rozczarowanie. To co? Jedziemy do Rocky Ridge. Moment, muszę się zastanowić. Okej, przyda nam się dodatkowa pomoc. Po drodze zahaczymy jeszcze o jedno miejsce. Niby jakie? Moment, dzwonię do klientów. Muszę ich przekonać, żeby olali tego skurwiela. Chce się z nimi dogadać za plecami Rogue? Odważna jest. Albo kurwa po prostu głupia. Boss, hej. Wiem, że nasz chce wam opchnąć towar w Rocky Ridge. Problem w tym, że ten skurwiel mnie oszukał. Spokojnie, ja to załatwię. Tylko daj mi szansę. Boss, no proszę cię. Ile razy dla was jeździłam i było cacy. Słowo honoru. Po zmroku? Okej, nie odwołujcie spotkania, ale nie przyjeżdżajcie, ja się wszystkim zajmę. No kurwa, jasne, że tak. Zajebiście, dzięki, boss. Nie pożałujesz. Dobra, kupiłam nam trochę czasu. Co to za jeden ten boss? Na pewno nie będzie robił problemów? Boss jest w porządku. Jest z Sixth Street. Jeździsz dla gangusów? A co, nie wolno? Streeci potrzebują kurierów, a ja potrzebuję kasy. Przydałby nam się dwa punkty w zasadzie, ale ja mogę tylko dać co najwyżej jeden. Ona wymaga refleksu. To też by było fajnie rozdać. Ale ja bym chciał więcej szczepów. I możemy dodać sobie jeden punkt. Okej, zrobimy sobie tak. To gdzie chcesz jechać? Do obozu Aldecaldos. Muszę pogadać z ludźmi z mojego klanu. Jakoś nie wyczuwam entuzjazmu. Nie twoja sprawa. Mam tam paru przyjaciół. Rogue coś wspominała, że się z nimi nie dogadujesz. No to skoro Rogue tak mówi, to musi być prawda. A nie jest? Weź mnie nie wkurwiaj. Okej. Chwilowo na mnie po drodze, ale to wciąż rodzina. Status związku to skomplikowane. No, coś w tym stylu. Oni nam pomogą w Rocky Ridge? Tak jest plan. Spoko, jedźmy. To wsiadaj. Ale kosmiczne mają te wszystkie samochody, środki, wyposażenie. Niezły wóz.
Przestronny taki. Nie denerwuj mnie. Daleko ten obóz? Tuż pod miastem. Skoczymy na 9, potem odbijemy na wschód. Jak się w ogóle w to wpakowałaś? Spodobał mi się kolor. Sosnowego odświeżacza i dziecięcego fotelika nie było w planie. Wiesz, że nie pytam o auto. No a co mam ci powiedzieć? Że nie chcę odpuścić tego, że wspólnik mnie okradł? Że fikserka się na mnie wypięła? A ty? Po chuj ci ten pajac za fałki. Ma informacje, których potrzebuję. A ja mam coraz mniej czasu, żeby go dorwać. Właściwie to czemu mi nie powiedziała, że wie o naszu? Rogue? Przestań sobie zawracać nią głowę. Kurwa, jak ja nienawidzę tej suki. Rogue jest królową Afterlife. Po prostu przestawia pionki. Czy ty mnie właśnie nazwałaś pionkiem? Dobrze się jej przyjrzałam. Doszła na szczyt, bo zna się na ludziach. A że nie mówi im wszystkiego, to część tego zawodu. Jak dla mnie jest po prostu manipulującą i załamaną pizdą. Wiesz, że to ona wpakowała mnie we współpracę z Raffenschiff? Nasz jest Raffenem? Tak. Trzyma się z Ravesami. Największa banda Raffenów w okolicy. Wiesz, o co chodzi, nie? Nomadzi wyrzuceni z klanów. Zwykle tak. Nomadzi nie pozbywają się swoich za byle co, więc sobie wyobraź. Mordercy, gwałciciele z Wyrole. Zbierają się w ekipy, czasem nawet w gangi. Większość jest poszukiwana listami gończymi. Grubo. A ja przez tę sukę musiałam z takim ścierwem pracować. Może po prostu akurat tego nie wiedziała. Weź mnie nie rozśmieszaj. Fikser tej klasy wie takie rzeczy. Rogue pewnie wie, o czym teraz rozmawiamy. Nasz i ja byliśmy po prostu elementami jej planu. Tyle. Rogue to zimna suka. Taka jest prawda. No to grubo. Ale fajnych informacji się dowiedzieliśmy. Fajnie te przejazdy wyglądają. O, lusterka jako kamerki, już takie rzeczy mamy u nas w świecie. I nawet podobnie wyglądają. Okej, dojeżdżamy. Zgarniemy moich kumpli, a potem do Rocky Ridge. Fajne rzeczy tu mają, widzę. Rozbój w toku. Gdzie? No, kogo moje oczy widzą? Zjawa to jakaś? Czy kac okrutny? Pierdolcie się. A to kto? Moja niańka. Wi to Skorpion, to Mitch, przyjaciele. Cześć, chłopaki. Cześć. Ty, co ty tu robisz? Zgubiłaś się? Miasto jej się znudziło. Ale wiesz, że stary się wkurwi, jak cię zobaczy. Wpadłam na chwilę. Sol nie musi o niczym wiedzieć. Potrzebujemy waszej pomocy. Co jest? O co chodzi? Raffeni wyrolowali Panam. Jedziemy uświadomić im, że to był zły pomysł. Mocno zaleźli ci za skórę. Inaczej nie słuchałabym tak cierpliwie waszego pierdolenia. Wiesz, że zawsze możesz na nas liczyć. Tylko, że teraz nie da rady. Serio? Nie pomożecie? Stary nas wyznaczył do roboty przy generatorach. Baterie padły. Nie pomożecie przez jakieś jebane generatory? Jaja sobie robisz, nie? Naprawdę przydałaby się nam wasza pomoc. Nie tym razem. Potrzebują nas tutaj. Kurwa, nie wierzę. Warujecie tu, bo Sol wam kazał? A mnie macie już gdzieś, tak? Panam... Tu nie chodzi o Sola, tylko o klan. Przecież wiesz. Słuchaj, z obozu się nie ruszymy. Nie ma szans.
ale o sprzęcie Sol się nie wypowiadał. Okej. Dobre i to. Będę potrzebowała twojego karabinu i paru swoich rzeczy. Wiesz, co chcesz. Tylko uważaj na siebie. No, dzięki. To ja w takim razie ogarnę sprzęt i znikam. Jesteś na mnie skazana. Rozczarowana? Nie wiem. Zawiedziona chyba. O, mamy sklepik, to ja bym poszedł amunicję Cześć kupić. Cześć pana! Wpadłaś na dłużej? Hej, zaraz pana. Się stąd zmywam. Pogadamy następnym razem. Gdzie jest sklepik? Chcę zobaczyć, co masz na sprzedaż. Pewnie. Rozejrzyj się. I dawaj mi amunicję. Nam tylko do pistoletu brakuje, więc zbierzemy. Nie masz tu chyba wielu klientów, co? A no, wielu nie. Za to często wracają. Wi, mamy rzeczy do zrobienia. Czemu? Za tydzień kupują nową giwerę? Nie, oddają broń do konserwacji. Piasek wchodzi w każdą szczelinę, do każdego otworu. Dlatego giwerę trzeba raz na jakiś czas rozkręcić i przedmuchać. Inaczej może się coś zaciąć, a to oznacza kłopoty. Przeprowadziłaś nowo? A Sol o tym wie? Gówno się to obchodzi. No, matka pełną klasą. Pomóż mi z tym. Skrzyneczkę mam wziąć, ale momencik. Co tam jest? Parę drobiazgów przydadzą nam się. Bierz. Dobra, mamy wszystko. Jedziemy. No i zakładam, że ktoś nas... Dogadałaś się z Solem? Wracasz? Pewnie ktoś nas zaczepi. Znając życie. Ale może nas zaskoczy gra. Panam! Wpadniesz do nas potem? Następnym razem, Eli. Co, furkę inną też wyśniemy? No, to uciekam. Tak, tak. Zjeżdżajcie, już. I odzywaj się czasem. Pilnuj jej, Vi. Okej. Okay. Rzuć tutaj. Skrzyneczka Militechu. No to jedziemy. Skakuj. Chyba masz problem z uznawaniem autorytetu. Co? Najpierw Rogue, teraz Sol. To wasz przywódca. Ich przywódca. Wolałaś zniknąć, zanim wróci. Sol... Nie jestem tam przez niego mile widziana. O co poszło? Przyjechaliśmy do Kalifornii, bo obiecywał, że Aldecaldos czekają zmiany, że zaczniemy tu nowy rozdział. No i widziałaś sama. Skończyło się na kilku namiotach i hałdzie suchego piachu. Ziemia, kurwa, obiecana. A ja chciałam dla nas czegoś innego, ale Sol to pierdolony tchórz. On ten klan wkrótce zupełnie pogrąży. Mitch i Skorpion wydają się spoko. Są najlepsi. W sumie na ich miejscu też bym została w obozie. Pierdolić Sola i jego generatory, ale klan to klan. Ja już do tej rodziny nie należę. Ciebie też traktowali jak swoją. Widać, że się o ciebie troszczą. A ty masz kogoś bliskiego? Nie poszczęściło się. Rozumiem. Oni byli w armii? Skorpion Mitch? Ta, pancer Boysi. Byli na kontrakcie w ostatniej wojnie. Czyli latali tymi wielkimi transportowcami? Skorpion latał. Mitch zabezpieczał transporty. Zafundowali im z tej okazji naprawdę zajebiste bojowe wszczepy. I naprawdę pojebane koszmary. Rocky Ridge? To jakieś opuszczone zadupie. Mieszkańcy albo przenieśli się do Night City, albo wyjechali w cholerę. No to wiesz prawie wszystko.
W okolicy miała przebiegać nowa nitka autostrady. To byłaby jakaś szansa dla mieściny. No ale plany upadły. Ile takich miast duchów jest w Stanach? Setki? Tysiące. Jechałam ostatnio 80. Wystarczyło się zatrzymać w nocy, jak było cicho. I wtedy zawsze to słyszałam. Co? Wiatr świszczący przez zabite dachami okna i drzwi. Tak właśnie umierają miasta. Nie z hukiem, ale ze skumleniem. Rocky Ridge. To już gdzie ich minać. Okej, jesteśmy na miejscu. To co robimy? Musimy się przygotować na wizytę Rafenów, a mamy mało czasu. Będziemy improwizować. Rozejrzyjmy się, sprawdź, czy jest tu coś, co moglibyśmy wykorzystać. No to szybko pomigamy i zobaczmy. Jakieś pierdołki mamy. Mamy jakąś drzazgę. A na górze coś mamy? A, mieliśmy za pomocą Kiroshi przeskanować. Moment, gdzie te schody na górę były? No jak już... Okej. Po prostu podłogi nie było i ja się dziwię, czemu ja spadam nagle. Dobra, tu chyba mamy wszystko ogarnięte. O, coś tu jeszcze było? A nie, to chyba telewizor był. Zanim przeskanuję, to ja sobie tutaj chcę przejść. Dobra. Tu widziałem, że jeszcze jest coś otwarte. Ale tu chyba nic więcej nie znajdę. Ewentualnie tutaj. Ale chyba też nic. Co my możemy tu przeskanować? Rocky Ridge już bardziej martwe być nie może. Tu nic nie działa. Mam coś zablokowane. A, tu mamy drzazgę. No i? Znalazłaś coś? Tylko, że tu nic nie działa, wszystko odłączone. Zacznie działać. Rafeni przyjadą po zmroku, nie? To zrobimy im niespodziankę. Ale musimy przywrócić zasilanie. Sprawdźmy tę stację. Okej. Co my tu mamy? Coś możemy zrobić? Czy musimy poczekać na Panam, żeby ona... Znalazłam bezpieczniki, ale tam też nic nie działa. Nie szkodzi. Już wiem, jak tych chujków zaskoczyć. Dobra, no to tak. Całe skrzyżowanie jest podłączone do tej stacji transformatorowej, nie? Na dachu jest rozdzielnica. Gdy ją włączymy, to wtedy wszystko tutaj rozbłyśnie jak napieprzone święta. Kapujesz?
Czyli idziemy w klasykę. Stara dobra dywersja. Żebyś wiedziała. Po pierwsze, nie wiemy, ilu ich przyjedzie. Stawiam na to, że spora ekipa. Po drugie, musimy mieć szansę na przedostanie się do mojego wozu. Jak będą w grupie, nie mamy szans. Dlatego zrobimy im na tym skrzyżowaniu małe show. Tak. Sprawimy, że to zadupie ożyje. Zobaczą światła i będą musieli posprawdzać, o co chodzi. Spoko. No. Tylko najpierw musimy uruchomić terminal na dole. Bez niego skrzynka na dachu to tylko kupa złomu. Chodź, podłączymy do niego akumulator wozu. To powinno załatwić sprawę. Zaczekaj na mnie pod stacją. Podjadę. Mówisz o tej skrzynce czy czymś innym? Dobra, ona niech podjedzie, a my sobie tutaj postoimy. Śmiesznie to wygląda, jak się stoi na takim czymś. No i... Widzę, że panel jest w dobrym stanie. Zrobię obejście do zasilacza i będzie okej. Musimy go tylko jakoś uruchomić. Weź kable z bagażnika. Podłączymy do akumulatora. Kabel. Plus podłączony. Poczekaj chwilę, ogarnę wszystko u siebie. Jakiś taki inny akumulator. Teraz minus. No i po nim. Ale dobrze nam służył. Okej, mam napięcie. Włącz zasilanie w środku, tam powinien być terminal. A potem leć na dach. Zrobi się. Ja się rozłożę na wieżę. Będziemy mieć całe skrzyżowanie jak na tacy. Jak ci dam znać, przełączysz bezpieczniki, dobra? Jasne. Tu w środku? Nie. Nie, tu w środku faktycznie ma być. Czy ja mam tą szybę stłuc? Czy ja teraz mogę przejść? Instrukcja obsługi. Może tak sobie włączymy? Rozdzielnica podłączona. Zajebiście. To się z nimi zabawimy na tym skrzyżowaniu. Idziemy na pozycję. I na pozycję. Shingen w akcję. No to teraz czekamy. Pamiętaj, jak ich zobaczymy, włączasz prąd. Skąd nadjadą Rafeni, wiesz? Stawiam na północny wschód od strony niedokończonej autostrady. Okej, okay. Osłaniaj mnie w razie czego. Wiadomo. Jadą. Jest mój wóz. Widzisz go? Nie da się go nie zauważyć. Weźmy ich z zaskoczenia. Spróbujmy to zrobić po cichu. A jakby co, to zacznę ich odstrzeliwać. Gra? Gra. A który to twój wóz? No i gdzie ten pierdolony boss? Czekajcie tu na nich. No to szykuj się. Zaczynamy przedstawienie. Teraz. Niech stanie się jasność. Musisz zgarnąć klucz do wozu, kierowca. Rozglądaj się za laską z Irokezem. To zasadzka. Irokez, jasne. Będę w środku. Daj znać, jak zauważycie, że ja. Dałoby się stąd wszystko odciąć, ale nie wejdę do środka. Poblokowane. To kto to włączył? Może jakoś od góry bym się tu dostał? Kurczę, nie chcę robić jakoś... Zauważyli mnie. Kurwa. Okej, posłaniam cię.
Musimy się ich wszystkich teraz pozbyć. Ja nie lubię się skradać. I chuj na ciebie. I pierdolony snajper, uważaj! Przygotować się do jasnej cholery! Czy jesteś zadowolony z funkcji? Autonomiczny strzał. Podskocz, aby potwierdzić. Niech cię rozpierdoli! Zajebiście! Czemu mi się przyłączyło na Skipiego? I chuj najwyżej zginę! I ostatni jako wisienka na torcie. No i pięknie. Drzazga rozwoju. To na koniec. Bo tu jest dużo więcej fajnych fantów. Ale ja nie chcę tej zabawki. Chyba. To jest Gil. Dobra. Wychodzi na to, że wszystko mamy. Spadaj. Ja prowadzę. Proszę bardzo. Oddaję stery w najlepsze ręce. Nareszcie. Kurde, fajną masz tą furę. Jak? Zajebisty wóz, co? Zajebisty. Nie dziwię się, że go chciałaś odzyskać. Och, nareszcie razem. No i widzisz? Dałyśmy radę bez Micza i Skorpiona. Słuchaj, Vi, to jeszcze nie koniec. Nie? Masz ładunek, masz wóz. Ale nasza nie było w Rocky Ridge. Nie pojawił się. Skurwiel jebany. Panam... Posłuchaj, mam plan. W dupie mam twój plan. Mieliśmy odzyskać auto i towar. Six Streeti czekają na sygnał, a ja muszę... Kurwa, posłuchaj. Wiem, gdzie mają swoją norę. Dostaniemy się do nich przez tę niedokończoną autostradę w pobliżu. Nie spodziewają się nas. Sprawy same się nie rozwiążą. Dobra. To gdzie ta ich nora? Niedaleko. Dzięki, Vi. To, co zrobił nasz... Nie mogę w to uwierzyć. Był pierwszą osobą, z którą zaczęłam pracować w Night City po opuszczeniu Aldy Caldos. A ja mu zaufałam. Mnie też ktoś zdradził w ten sposób. Wiem, jak się czujesz. Wyrównałaś rachunki? Nie zdążyłam. Zrobił to ktoś inny. A gdybyś mogła, załatwiłabyś to? Nie wahałabym się. Dobra, miejmy to za sobą. Gotowa? No to go dorwijmy. No, myślałem, że będę mógł zrobić przerwę na kolejny odcinek, ale dokończymy już ten wątek. Lepiej być w gotowości. Ningen. Naprawdę myślałeś, że ci kurwa odpuszczę z jebie? Nieźle, Vi! Nowy magazynek! Nie
Zmieńcie siadło! Braci! Uważaj, skurwiele idą od drugiej strony! Uwaga, przeładowuję! Zajebiście! Strasznie easy ta broń. Pierdol się, kurwa! Przyłączył mi broń. Dorwimy ich! O, najpierw kolejny. O, ci są twarci. Tamci byli tylko na śniadanko. Wiecie co? Ja robię małą migrację. Ładnie, snajpera, bo robimy. No i takie akcje to lubię. Chuj z taką walką. Szybko sobie wyśniemy i... Dostałem! A, tu mamy schody. I pokonane Shinobi. Punkcik kolejny. Co my tutaj mamy? Widowmaker, broń typu tech, ikoniczna. Co my tu mamy na czerwono? To jest chyba Netrunner. I co my tutaj jeszcze mamy? O, soloska w końcu nam się zwiększyła o jeden poziom. Jestem ciekaw, jak to bardziej nabijać. Cześć, Rogue. Panam. Jak to było? Naucz się sama rozwiązywać swoje problemy? Nasz nie żyje. Jeden problem rozwiązany. Zadowolona? Nasz już go nie dostarczy. Ale jeśli ładnie patrzysz, to może pan. Nie chodzi mi z góry, ale to miło, że się o mnie troszczysz. Zastanawiałam się po prostu, czy bawiąc się w wendetę, nie zapomniałaś o interesach. Kurwa! Jak? Ulżyło ci? Może trochę. Zjeżdżajmy stąd. Za moment, bo ja muszę się odciążyć. Więc tutaj pokasujemy te zwykłe bronie. Tak na szybkości. I mamy już coraz więcej tych ulepszeń. O, i fiolety nam wpadają, też fajnie. Dobra, to by było na razie tyle. Ale ja chcę jeszcze tutaj... O! Pozbierać fanty. A do tego się nie podłączymy, ale możemy użyć. Wiadomości, hipokryci, nie dokończyliśmy wczoraj, dobra. Mniejsza z tym, nie interesuje mnie, co tam nie dokończyliście. Ale co jest dalej? Taki mały gen zwiadowcy mi się włączył. Jednak zawsze coś można fajnego może znaleźć.
Chyba, że... Nie sądzę, żeby była jakaś misja, skoro tamci już tutaj byli. Czy to jest przejście po prostu na jakąś inną lokację? Latające dragi? Kontrakt. A, dobra. To jest po prostu przejście na drugą stronę. Ale wiecie co? Na dalszą podróż i na dalszy przejazd to zrobimy już w kolejnym odcinku, bo tutaj już ten dość znacznie wydłużony. Więc grał z wami Dyku. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję. I widzimy się w kolejnym odcinku z przygód Night City. Hej, hej!